Przemek jest zaskoczony, że uczniowie bez problemu zidentyfikowali Kasię w zmyślonym artykule. Chłopak jest zdenerwowany i boi się reakcji nastolatki. Wierzę mi dziwkę! Ej, odwalcie się, o co wam chodzi? A myślałeś, że co się stanie, jak wstawisz jej fotkę do takiego artykułu, co? Ja nie chciałem, Leszek powiedział, że tak można. A poza tym zamazałem ci oczy i nigdzie nie było napisane, że to ty. Chłopie, ty naprawdę jesteś taki durny, czy tylko udajesz, co? Ej, o co wam chodzi? Ja pierdzielę. Nie. Zamazałeś mi oczy? Ty sobie żartujesz? A co jak zobaczą ten artykuł moi rodzice albo nauczyciele? Ej, to tylko szkolny portal. Zamieni twoje życie w koszmar, rozumiesz? Spokój się. Co ja ci takiego zrobiłam, że postanowiłeś mnie aż tak upokorzyć? Przecież ja nie chciałem cię upokorzyć. Leszek powiedział, że tak można. Ale to jest twój artykuł, a nie Leszka. Dobra, wyluzuj, sorry. Nie przepraszaj, tylko ściągaj ten shit w tym momencie i tyle. Dobra. A jak nie, to idę do Borkowskiej. Masz napisać sprostowanie. Ej, do nikogo nie pójdziesz. Idę teraz do Leszka i to sprostujemy. No to rusz dupę. To idę. Widzę cię za 2 minuty. Dobra, i Kaśka, sorry. Tarus. Trochę mi ulżyło. Ludzie na pewno będą jeszcze o tym gadać kilka dni, ale najważniejsze, że ten obrzydliwy artykuł zniknie ze strony.